Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki vlog z remontu ruszt. Robię to po raz drugi. Niestety poprzednim razem nie udało się tego zrobić z racji tego, że świnie przyjechały dzień po zrobieniu, w zasadzie rano, także nie zdążyło wysnąć, była zima. Nie udało się tego zrobić. Teraz już do tego się przykładam bardzo mocno. Będę chciał chyba matę rzucić lub póki co zrobię raz kolejny bez. Podjąłem decyzję, że całość tutaj zalepię, zrobię pełny ruszt. Zapiankowałem sobie wcześniej, zagruntowałem całość. Zresztą widać tutaj odcięcie, nawet jest zagruntowane porządnym gruntem. No i teraz przychodzi znowu na to jastrych. Już sobie rozrobiłem. Miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się to zrobić. Jeżeli nie, no to już kolejnym razem będę musiał zakupić te maty, ale prawdopodobnie mam troszeczkę okienka, jeżeli chodzi o kojce. Dlatego zapewne rzucę jeszcze te maty, tak abym już do tego tematu tutaj nie podchodził, no bo jedna mata to jest koszt 250 zł. Tutaj też tak zrobiłem. Tam jeszcze mam świnki. Akurat jeszcze kilka sztuk zostało. Tak naprawdę zostawiłem 6 sztuk na lożki. No i przy okazji te, które były w końcu, takie mniejsze 3. Przy kolejnym załadunku po prostu sobie wylecą. I tak są świnie w końcu i tak, także mogły spokojnie zostać. No a przy okazji tych pustych miejsc zrobię sobie te dwa kojce, tak aby wyschło, i później zajmę się już innym tematem. Kolejna rzecz taka remontowa, kupiłem, zobaczcie, do wody te opaski zwykłe, tutaj były metalowe, czy ocynkowane, pourywały się. No wyczarowałem teraz, tak, coś takiego znalazłem plastikowego, trzyma się to fajnie, głównie chodzi o to, bo wyjomowanie dość mocno w zasadzie się trzyma, także jeżeli tylko śruba mocująca do ściany, a wziąłem tam, przymocowałem i tutaj w środku przeleciałem akrylem, tak żeby w razie czego było łatwo wydłubać, no ale też zabezpieczyło śrubę przed tymi warunkami środowiskowymi tutaj wewnątrz budynku. No i miejmy nadzieję, że już tym razem to wytrzyma, bo tak naprawdę te mocowania tutaj też przegniło mi na zasilaniu, też chyba będę musiał wymienić to na jakikolwiek plastik gdzieś tutaj na samej górze, chociaż zamontować, odchylić delikatnie. No ale no, 6 miesięcy wytrzymały mocowania, przegniły. Miejmy nadzieję, że tym razem wytrzyma. No i zostały mi jeszcze do zrobienia tutaj drzwi, które zobaczcie, co świnki z nimi zrobiły. Chcę wymienić blachy, styropian włożyć ponownie do wnętrza. No a tutaj już zrobiłem sobie zabezpieczenia z desek, takich wyjmowanych do góry. No ale już te drzwi 100% są uchronione. Zobaczcie, tutaj też rusz to jest zjedzone trochę, bo kiedyś tutaj stał automat skrzyniowy, tak? No ale to rusz to tutaj, ten automat funkcjonował z 10 lat, a tutaj 2 lata i jest w znacznie gorszym stanie, no bo ta pasza cały czas gdzieś tam jest wyrzucana poza karmik, no a pasza jest najgorsza, jeżeli chodzi o beton. Później przejdę na głęboką ściółkę, tam też już zrobiłem na jednym końcu właśnie. Wylałem to wszystko jastrychem przed weekendem, bo tam już były wżery w betonie,
już w zasadzie 3 cm przy samym karniku, a tutaj jest no na palec, tak? Także dobry centymetr, 1,5 cm już są uszkodzenia w ruszcie. Myślę, że tym razem mi się uda to zrobić. Jeszcze jeżeli faktycznie rzucę te maty pod spód, to już troszeczkę czasu obędzie się bez remontu. Także to wszystko z dzisiejszego krótkiego vlogu. No i ja tutaj będę się powoli z tym bawił. Udało się zrobić już wszystko. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak naprawdę myślę, że nawet nie będzie konieczności, aby przychodziła tutaj jakakolwiek mata. Jeżeli to wyschnie i faktycznie będzie się trzymało ruszt, to uważam, gdyby tylko chciało wytrzymać 5 lat, to naprawdę będę mocno pocieszony. Na pewno wpłynie to bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o samo uszkodzenia ruszt, że wytrzyma to znacznie dłużej. No i przede wszystkim drugi plus, ta pasza, która będzie zawsze coś tam ryjkami świnie wypchają tą paszę na zewnątrz koryta, zawsze zostanie gdzieś tam wyjedzona jeszcze z tego betonu. No i wpłynie to na pewno na plus, na zużycie paszy, które powinno się minimalnie, ale zawsze zmniejszyć. Nie powiedziałem też o jednej ważnej rzeczy. Wyszły tutaj na jedno, powiedzmy, ten beton, dwa worki jastrychu, czyli jest to koszt 30 zł. No i powiedzmy na jeden karmik godzinka pracy niecała. Jeżeli zastąpi to matę, wiadomo, że to jest znacznie większa ingerencja w ruszt, jednak no jest to miejsce tubomatów docelowe, jeżeli oczywiście się tam gdzieś tam nic w hodowli nie zmieni, to cały czas będzie to pomieszczenia tutaj tuczarnią, dlatego tubomat będzie zawsze stał w tym samym miejscu. No i za chwilę, myślę 4-5 dni postoi, to tak naprawdę zaraz przejdę do tuczarni na głębokiej ściółce. Tam wylewałem w piątek, czyli sobota, niedziela, poniedziałek dzisiaj mamy, czyli w zasadzie w tym momencie upłynęły 3 dni i byłem tam całkiem niedawno, jeszcze do końca nie wyschło, także minimum tutaj jest troszeczkę cieniej tego betonu. Także te 4 dni myślę, że musi upłynąć, aby weszły tutaj świnki. No i jeżeli faktycznie wytrzyma ten beton, no to naprawdę będę mocno pocieszony, bo o wiele bardziej przedłuży żywotność. Zresztą tutaj akurat widać, zobaczcie, jak tutaj jest przy tym karmniku. Teoretycznie teraz akurat poluzowałem, powiem wam, no ale zawsze gdzieś tam ta pasza wędruje tutaj, no i w tym wypadku spada pod ruszt, no i cały czas niszczy te ruszta tutaj. Natomiast myślę, że już spełni to swoją funkcję i będzie to wyglądało tak, jak należy. Jestem na drugiej tuczarni, no już w zasadzie tutaj, gdzie było najgrubiej, delikatnie widać, że to nie wyschło. W tym oto miejscu tak naprawdę 4 cm wylewałem tego betonu jastrychu i tak naprawdę, zobaczcie, było wytarte do czegoś takiego jak tutaj, nawet bardziej znacznie. No i jeżeli ten jastrych sprawdzi się, tutaj już bardzo dobrze powinien wyschnąć. Jeżeli on się sprawdzi tak jak na porodówkach, to naprawdę wytrzyma znacznie,
znacznie dłużej aniżeli beton, chociaż ten kojec tutaj został jako pierwszy zrobiony i już myślę ma już blisko 5 lat lub nawet dłużej i dopiero jakieś tam pierwsze poprawki są, jeżeli chodzi właśnie o sam beton. Tak naprawdę od tego momentu nie było nic zrobione, także teraz prawdopodobnie przyjdzie tutaj na głęboką ściółkę nareszcie paszociąg. No i w zasadzie w dużej mierze zakończy mi się sypanie ręcznej paszy, zostanie gdzieś tam z ręki tylko podawanie uloch, natomiast no i odchowalnia. Natomiast no, jeżeli tu czarnia odejdzie, to jest powiedzmy największej ilości paszy, to już ogromne odciążenie będzie dla samego człowieka, tak, dla kręgosłupa głównie, tak, aby jak najmniej dźwigać czegokolwiek, czy paszy, czy czegokolwiek innego. Ja przynajmniej w moim gospodarstwie staram się jak najmniej wykonywać pracy ręcznej, bo jak to przysłowie mówi, żelazo się zetrze, to i człowiek tym bardziej. Dlatego pamiętajcie wszyscy, jeżeli coś robicie, starajcie się robić tak, aby zastępowały nas maszyny, a nie tylko głównie dłonie.